Cześć mordeczko, fajnie, że wpadłeś odpocząć przy mojej twórczości YouTube. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem BMW M3 Competition rocznik 2021. Zobaczysz cały proces naprawy od A do Z, podsumujemy na koniec finansowo ten samochodzik, powiem wam ile takie auta wychodzą ze Stanów i finalnie zobaczycie naszą realizację. Mam nadzieję, że odcinek spodobał wam się tak bardzo, jak mi finalny efekt BMW M3 Competition. Wyszło naprawdę świetnie, a zresztą w jednym odcinku zobaczycie całą historię. Wam miłego oglądania. Moi drodzy, obok mnie stoi BMW M3 Competition, które sprowadziłem do mojego klienta. Zaraz pokażę wam coś niesamowitego, co jest pod spodem, bo tego nikt się nie spodziewał, moi drodzy, nikt się tego nie spodziewał. Zaraz to zobaczycie. Zaczynamy naszą przygodę. Co tu się mogło wydarzyć? Początek mamy normalny, mamy tutaj puchę od BMW, schylamy się i zaczynają dziać się czary. Idziemy dalej, coraz dalej. Na katalizatorach na pewno nie zarobimy na tym modelu, moi drodzy, ale widzicie, jak się ze mną ściąga auto, to od razu 700 koni na dzień dobry. Spójrzcie to. O, kurwa, tu jest full przelot. Czy wy to widzicie? O, w dupę jeża. Nie mogę doczekać się. O, kurwa. Co to? Miej w opiece. Przecież jak my to odpalimy, to tu szyby w***oli. W takim razie mamy najprawdopodobniej 700-konną M3. Dlaczego mówię najprawdopodobniej? Bo jeżeli ktoś jest tak p***lony, przepraszam za słownictwo, żeby wykonać taki wydech w M3, to tutaj motor, który był nietknięty, a widziałem, że tam był dolot porobiony, obstawiam 700 koni, więc klient będzie bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Nie spodziewałem się, że trafi się aż tak dobry model, ale od spodu naprawdę wygląda dobrze. Jak widzicie, tutaj już działamy. Auto pojedzie na geometrię, najprawdopodobniej jest proste, na 95%, zawsze 5% do mniemania negatywnego trzeba zostawić. Od spodu wszystko wygląda bardzo, bardzo ładnie. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to auto jeździ i odpala. Coś czuję, że to będzie niesamowite doznanie dźwiękowe. Tutaj mamy nasze już byłe wahacze. Jak widzicie, koniunktura troszeczkę się nam zmieniła. Ten skręca zawsze w lewo, a ten nie wiem, co robi. Ale ten na pewno skręca w lewo. Wyglądają... Nie no, słuchajcie, nówka funkiel nieśmigana. Wojas mówi, że do odratowania. Będziemy prostować. Żebyśmy teraz wszyscy wiedzieli, z czym co się je odnośnie tego modelu. Auto uszkodzone było dookoła. Zresztą widzicie to na prezentowanych zdjęciach, że praktycznie nie ma żadnego elementu blacharskiego, w którym nie musielibyśmy chociaż trochę pogrzebać. Auto nie jest po wypadku, wpadło najprawdopodobniej w rów, o czym świadczy słoma, trawa i błoto w nadkolach. Teoretycznie nic poważnego, ale tak naprawdę musieliśmy wymienić większość z tych części. Nie bawimy się w jakieś druciarstwo, chcemy, żeby to auto było porządnie zrobione. W tym odcinku zobaczycie za chwilę też porównanie wyceny w ASO, ile kosztowałaby naprawa tego konkretnego modelu, a ile finalnie wyszło u nas. Myślę, że ciekawa kwestia i naprawdę spora różnica. Bierzmy się za naprawienie tego samochodu. Zimowe odpalenie, moi drodzy. Powiem wam, moi drodzy, że jeśli na wolnych obrotach ona chodzi w ten sposób, to będzie głośno. Będzie bardzo, 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 bardzo głośno. Znajdujemy się już w połowie sukcesu, moi drodzy. Auto przygotowane jest pod lakierowanie. Jak widzicie, odsłoniłem tylko M3, żeby widać, że to jest M3, bo cała reszta jest przykryta. Czas na proces lakierowania całego samochodu. Auto zostało przygotowane, wszystkie części zostały skompletowane. Nawet udało nam się uratować lampy. Tylnie lampy również będą europejskie, zostały zamówione. Dla porównania, gdybyśmy chcieli ten samochód naprawiać w ASO, to jest taki ważny moment w filmie, wyszło to około 100 tysięcy, 103 tysięcy, a tutaj u nas wyszło około 50 z hakiem. Także moi drodzy, bezpieczne auto USA, wiecie co robić. Nie, ale ogólnie nie mogę się czekać. Zdradzę taki rąbek tajemnicy, że ta M3, dlatego mówiłem, to ważny moment w filmie, tak? Łapa w górę, suba mógłby zostawić, za jakie informacje się tu przedstawiam. Jak dotrwałeś do tego momentu, to jesteś jednym z fajniejszych widzów. Dziękuję ci, że jesteś, fajnie, że oglądasz. Ta M3 będzie wypożyczalni Toka Cars. I ty o tym wiesz, ponieważ mój wspaniały widzu, który oglądasz tak długo treści, dowiadujesz się więcej. Fajnie, że ty jesteś i dziękuję, że oglądasz, bo to miłe. Napisz dotrwałem w komentarzu pod filmem, a my teleportniemy się do dalszej części materiału. Przejdźmy teraz do wujasa, czyli najbardziej zaufanej mi osoby pod kątem naprawy samochodu. Tutaj pojawiają się zdjęcia, jakie uszkodzenia były w naszym pojeździe. Samochód oberwał dookoła i tak naprawdę wyszło sporo pierdół. Ale co jak nie my, dam radę wszystko ogarnąć. Jak pewnie większość z was się domyśla, zanim naprawi się auto, trzeba je konkretnie rozebrać. Często jest tak, że samochód wygląda podczas naprawy gorzej niż przed wypadkiem. Ale nie ma innej drogi. Rozbieramy samochód, wymieniamy części, przygotujemy wszystko pod lakierowanie i zakładanie nowych elementów.
więc stare wyrzucamy, nowe zakładamy. Wiem, że wygląda to trochę strasznie, ale tak wygląda proces naprawy. W tym momencie możecie zauważyć przygotowania do lakierowania naszego pojazdu. Możecie zwrócić też uwagę, że sporo elementów jest w innym kolorze. No właśnie, dlaczego? Bo nie sztuką jest pojechać do ASO i zamówić sobie części w horrendalnej kwocie w kolorze na gotowo. Sztuką jest pojeździć po giełdach, poszukać ogłoszeń, skompletować części, potem je zedrzeć z lakieru, polakierować na nowo i przygotować idealnie do auta i zrobić to budżetowo, bo każdy potrafi pojechać do ASO i kupić nowe. A jeśli ma być taniej, a zarazem dobrze, to trzeba trochę poświęcić czasu na research, by znaleźć te części. W tym momencie widzimy auto oklejone papierem do pieczenia, przygotowane do lakierowania. Nie, ale tak serio, realnie to za sekundę samochód zostanie całkowicie polakierowany i przygotowany. Tak naprawdę dochodzimy do efektu finalnego, gdzie zobaczycie, jak chwilkę się tym autkiem przejechałem, a przede wszystkim jaką ograłem efekt końcowy. I szczerze powiedziawszy, BMW M3 z tym bobrem z przodu, który wzbudził ogromne kontrowersje, on wszedł na rynek, naprawdę zachwyca. Zresztą sami zobaczycie. Czekałem na ten dzień, moi drodzy, ale właśnie skończyliśmy BMW M3 Competition z napędem na tył. Chodźcie, zobaczcie, jest bliska. Jest po prostu przepiękne. Finalizowaliśmy ten oto piękny projekt. W środku, jak widzicie, jest po prostu petarda, jest idealnie. Zresztą spójrzcie, jak pięknie wykonaliśmy na przykład nasze dokładeczki. No jest coś pięknego, cały przód. Pamiętacie, jak to auto wyglądało? Puśćmy kilka ogrywek, jak wygląda teraz. Wiem, że chcielibyście już przejść do finansów, to co najbardziej Was interesuje, gdybyście chcieli ściągnąć takie auto z moją firmą Bezpieczne Auto USA. Ale teraz słowem podsumowania. Od momentu wygania licytacji do dzisiaj minęło 4 miesiące. Auto wydaję jutro klientowi. Dzisiaj zrobiłem ostateczną weryfikację. No jest ładny. Nie ma do czego się przyczepić, jestem bardzo zadowolony. Jakby robię swojego wujasa Wojtasa, nie? A Wojtas robi dobrze, wszystkie moje samochody naprawiał i tak samo w przyszłości naprawiałby Wasze. No nie ma lipy, jak widzicie, nie ma lipy. No i co, przejdziemy do tego podsumowania finansowego. Zobaczymy, ile mniej więcej takie imbryki wychodzą. Zrobię Wam 3 kalkulacje. Takiej RWD, troszeczkę starszej, bo to jest nówka sztuka, z bardzo małym przebiegiem. Oraz najnowszej, najbardziej dopasionej wersji X-Drive, jaką moglibyście zanosić, ile by to mniej więcej wychodziło dla osób zainteresowanych. Dograliśmy auto, a tu mamy przelot. Trzeba to sprawdzić, zobaczyć, jak to brzmi. Otwieramy klapy, kolego. Kamera ani trochę tego nie oddaje, ale klient nie musi płacić za zrobienie wydechu, to już wiemy. Zresztą widzieliście na początku filmu i powiem Wam tak, że gary pobite, ale dzięki Bogu mamy klapy. Czyli w serii klikamy i auto jest cichsze. Ktoś to przemyślał w Stanach, ale tak, wydech mamy zrobiony. Człowiek, sama się otwiera, stare lampy, tu już Europa, za jakoś około 500 to ogarnęliśmy. Czary mary, wszystko działa, no a jak, nie ma lipy. Znowu otwieramy, pamiętajcie, w BM-kach dwa razy, to piszę, byś nie pamiętał. Jak to nasz silnik? Pięknie, ładnie i poławnie, tą lampę udało się uratować, no piękna jest, no wyszła idealnie. Jeżeli chodzi o BM-ki ze Stanów, nie ma większego problemu, jeśli chodzi o zmianę na kilometry, zobaczcie sami, cyk i gotowe. Tak samo jeśli chodzi o inne jednostki, np. jak temperaturę, jak wszystko jest ustawione, mamy 2 stopnie Celsjusza aktualnie u nas w Poznaniu. Szybka wrzutka dla widzów, którzy oglądają materiały w całości, tutaj mam coś nowego, zresztą sami zobaczcie i wracamy do M3. Byliśmy tak, że znowu przyjechaliśmy do Wojtka, a na razie taka. A finalnie wyglądam tak, więc powoli robimy komplet. Ładne. Mam nadzieję, że się podoba. Dobra, lecimy z M3. Podsumujmy ten odcinek. Finanse to coś, co interesuje nas wszystkich. W
końcu finalnie musimy to auto ściągnąć, ale i za nie zapłacić. Bez tego nie da rady. Takie BMW M3 Competition ze Stanów można ściągnąć od 330 do 360 tysięcy. Czasem uda się taniej, czasem uda się drożej. Wszystko zależy od konfiguracji. Czy to będzie X-Drive, czy to będzie napęd na tył, czy to są lżejsze, czy mikroskopijne uszkodzenia. Tak naprawdę kwestia wyboru, a nasz budżet dostosowujemy za każdym razem pod konkretne autko. Jeśli jesteś zainteresowany ściągnięciem takiego samochodu, wbijaj na Bezpieczne Auto USA. Tam masz więcej informacji i przede wszystkim na bieżąco kontakt ze mną. Słynę z tego, że odpisuję swoim widzom, więc jak masz jakieś pytanie, to śmiało wbijaj i zagadaj. A jak nie tam, to zapraszam Was na mojego głównego Instagrama. Tam również możecie wbijać. A co do aut ze Stanów, jeśli macie jakieś swoje auto marzeń, śmiało do mnie piszcie. Mam nadzieję, że seria na kanale Wam się podoba. Jeśli tak, napiszcie mi komentarz, co może do tych filmów mógłbym dodać. Słucham się Was, jesteście dla mnie mega ważni, a moje community jest dla mnie tak naprawdę wyznacznikiem tego, co mam robić. Więc czekam na Wasze komentarze i sugestie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!